przeżyliście kiedyś taką sytuację, że wypożyczacie sobie e-bajka, żeby się nie zajeżdżać w górach, tylko na lajcie sobie wjechać, pozwiedzać bez spiny, a potem mylicie drogę i całą trasę wprowadzacie dwa razy cięższy rower niż zwykły na samą górę. A my to właśnie przeżyliśmy. Mamy niepojadę. Jest droga, widzę ją. Już kawałek. A tam daleko jeszcze? Do tego sumerku? Nie. Już teraz widzę. Nieprawdziwy kim. To już tak prawie, że... Chyba w końcu dotarliśmy do jakiejś cywilizowanej drogi. Film nagrałem w sumie w zeszłym roku. Nie miałem zamiaru go publikować, ale stwierdziłem, że całkiem fajna historia z tego wyszła i być może ktoś z Was byłby zainteresowany obejrzeniem takiego materiału. Dlatego jeżeli interesuje Was, jak wygląda wprowadzenie 20-kilowego e-bajka na Stukizerski, to zapraszam serdecznie do oglądania tego filmu. Kurde, już się ciężko wchodzi pod górkę, jakby mi tak jechać. Dopiero jechać rowerem. Dobra. Pierwszy kłopot za płoty, trochę tam awaria. Trzeba było podregulować Piotrka rower. I mnie też. Ale już wszystko działa. Piotrek, kolorystycznie nawet do roweru, nie? No, pa, jak się dobrałeś. Czerwonych nie mieli. No. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Ile nam się uda przejechać za wspomaganie. Widzisz? A ja nie mam. C8 to są ósemki? Nie. A może? Nie. Nie, tak. To jest ósma. A gdzie jest strumyk? Szósta to jest. To jest strumyk? Szóstki szukaj. Nie, szóstki. Szóstka. O, i to by się zgadzało. I tu na czerniacką kopę do góry. No. Tu. Dobrze. No ale co teraz? I tu będzie odnoga taka zaraz w lewo, taką bardziej chyba szutrową drogą niż taką. Co, na eko chcesz tu wjeść? Nie, to chyba sobie wjedziemy na tym. Na turbo. Na turze albo na turbo. Na turze. Chyba paruje mi te okulary. Nie, tam jeszcze jest coś po turze, nie? Czy turbo już jest? Nie. No powiem wam, panowie, że teraz czuć różnicę. Obudźcie mnie, jak będziemy u góry. No. To pierwszy cel wyprawy osiągnięty. Musimy tam zaryzykować, ale to jest po tej stronie, to wiesz. A nie, bo my mamy ten. Patrz, no, trochę wyżej. Wyżej już nie.
No! Widok jest! Polatali, pozwiedzali. Idziemy odpoczywać. Ruszamy dalej. Tak, idziemy odpoczywać na e-bike'u. Zielonym jedziemy do Smyrku. Czyli przy granicy. A potem jedziemy dalej zielonym. Na stok. Na... Tak, czyli jedziemy zielonym. Służby specjalne. Ruszamy, drugi cel. Tak? Tu jest zielony ślak. Tak, w lewo. Zielony? Zielony jest, tak. Zielony i czarny. Czyli tędy. Ciepło i zimno, bo słońce zaczyna. No. To na pewno jest dobra droga? Nie, bo tu pan też jest zielony, widzisz? Na drzewie? No, bo dobra. Tak, nawet elektryczne trzeba prowadzić. Same nie pojadą. Nie ma miodu. Kamil, ale jeszcze masz baterię, to może jak sobie... No dobra, to jest ścieżka rowerowa. Nie. Ale... Zaczekuj, nie? Dawaj, dawaj. Jest droga, widzę ją. A przynajmniej jakiś znak. No się wybraliśmy. Myślałem, że to jakiś znak. I jak ja to teraz chłopakom powiem. Chodźcie! Chodźcie, chodźcie, już jest dobrze. Nic nie ma. No jak nie ma? No to chodź tutaj, staniemy sobie przy tym i zjemy. To chodź. Jak tutaj są te urządzenia, to znaczy, że ktoś tu przyszedł albo dojechał. To znaczy, że droga jest blisko. Nie? Dobra, przerwa. Dobry łyk. Dobra. Zostaliśmy poszukani. Sami się zrobiliśmy w ch... Ten e-bike to waży kur... 20 kilo. A jeszcze mówiliśmy, a kur... prowadzić, a to... Tu po prawej jest granica. A tam daleko jeszcze? Do tego sumerku? Nie. Już teraz bliżej.
Już kawałek tylko. Drzewa są małe. Zobaczysz, jesteśmy prawie na szczycie. Wzięliśmy bajki, żeby na szczyt wjechać, żeby się nie męczyć. A i tak wtargamy się, kurwa, na nogach. Najpierw musimy dojechać do jakiejś normalnej drogi. A to kurwa coś... Nie widzę tej drogi. Na tylowelku jedź. W zasadzie to jest jeszcze trudniej niż normalnym rowerem. Bo ten jest dwa razy cięższy. Co mówisz, Paweł? Czujesz się oszukany? No bo to trochę nie tak miało być. Jak to zwykle na naszych wycieczkach, musiał być jakiś punkt niezaplanowany. Chociaż nie spodziewałem się, że będzie to podjazd, podejście na górę. Ale jest za to mała atrakcja turystyczna. Możecie pod koniec kwietnia zobaczyć trochę śniegu. Prawdziwszy śnieg. To sprawdzasz? No sprawdzam, gdzie jesteśmy. To już. Już tak prawie, że... Mówiłem, że to wyschnięty strumyk był. No to idziemy przy granicy. Chyba to jest, panowie, buty mokre. Kurwa, zaraz dostaną. Ja p***a. Ostrzegam, idźcie bokiem. Bo sam koniec, k***a, zmoczone te buty. Jak tam dalej? Ja mam po kostki buty mokre. Ale jak tam dalej? Jest płotek, to chyba koniec. Ale sucho jest? Tu dalej sucho, ten kawałek jest mokry. Calutki. Chyba w końcu dotarliśmy do jakiejś cywilizowanej drogi. Jesteśmy na granicy państwa. I w lewą stronę mamy drogę do stołu Gizerskiego, czyli naszego celu kolejnego. A tam mamy czeską granicę. Okej, no to jesteśmy na dobrej drodze, chłopaki. Całą wysokość praktycznie pokonaliśmy na własnych nogach. Także, gratuluję. Te bajki się sprawdziły. Najwyższe przewyższenie dzisiejszego dnia, które miało być wspomagane bajkami. Ale nie dały radę, dobrze, że wydaliśmy. Musieliśmy je podprowadzić troszkę. Dobra, można włączyć. Dupa jest jak nówka. Dobra, dobrze. Nie wiem jak to baterii. Ruszamy. Kurwa, może na baterię. Tak to włączyć najpierw. Łącznik, przepraszam, na łączniku jesteśmy. Tak, i tu masz trzy szlaki na górę. No. A możesz pojechać tu, w dół i tu pojechać. Tylko, że to jest w dół, a to jest do góry, nie? Tu w dół i tutaj wjechać na ten? No i później... Tu ulicą się wjedzie.
No tu się jedzie, a tu jest chyba te schronisko, tak? Ale to jest taka sama żółta jak tu pokazana, więc ale możliwe. Tutaj naprawdę jest, są też kamienie. Tak. Czyli zjeżdżamy tu i tu wjeżdżamy tędy. Chodź, otwadzę, jak można. Dobra. Z tych kamieni. Okej, okay. Ja też. Pamiętam to miejsce. Paweł, też to pamiętasz, podejrzewam. Tak, Paweł. Podjeżdżaliśmy tędy za ojcem właśnie. I tu mieliśmy jechać wtedy. Teraz. Możemy rowerem dojechać. No i dojedziemy. Podjazd. Kolega ma więcej prądu. Tak. A ty, Piotrek, jak jeżdżujesz po naszym podejściu na Stukizerski? Fajnie. Po co wjeżdżać, jak można było wejść, nie? To było za oszczędne. Dlatego weszliśmy, zjechaliśmy, żeby wjechać. Tak. Bo przyjechaliśmy wjechać, a nie zejść. No. No i bardzo dobrze. Przerwa, ta jak? To bez co, to dobry pomysł, bo zobacz, bo to kopalnia gdzieś... Kopalnia to jest, kurde, gdzieś tam. To nie, to ścieżki to tam widać. Nie, my to wtedy jechaliśmy tymi ścieżkami. My byliśmy tam, Paweł. No bo tu jechaliśmy gondolą, tak. I tam górą jechaliśmy. Tak jest, i dojechaliśmy tam, to i później może nas odbierał. I może nas odbierał. Co? Ale to chodźcie gdzieś, zostaniemy tak, żeby nie wiało. Czy się schować, na przykład tam, gdzie oni byli. Czerwoną rygę to już co? Low battery. Inny, tylko... Dobra, czyli mamy nasz cel kolejny zaliczony. Niestety ze względu na warunki atmosferyczne i czas, który nas troszeczkę... No, trasa nam poszła trochę w inną stronę. Musimy odpuścić kopalnię Stanisław, ale za to zaliczymy dzisiaj znowu single tracka trochę. Idziemy na zająca. Na zająca. Dobra, to ruszamy. Jesteśmy. Ok, panowie, Czerniawska kopa zaliczona. Teraz ruszamy na zajęcznik. No i zaczynamy zajęcznik. Tutaj.
Czekaj, bo to z tym rowerem jego się dzieje. To sprycha jest luźna. Może ona hałasuje. No, czyli scentrowało się koło. I ona pewnie hałasuje. No. Ogólnie widzisz, one są luźne, zobacz. No. Jest centrowane, muszą podaciągać. Idziemy do serwisu. Mój rower nie domaga. No właśnie nie, przyjechaliśmy, bo się zepsuł. No to chłopak się naradzie. Dzięki. Okej, drugie podejście do Czerniawskiej Kopy. Piotrek rower ma wymieniony. Próbujemy zajeździć całą Czerniawską Kopę. No tu mamy ostrzeżenie. Droga... Zobacz, gdzie jest C15. Jadąc dalej narażasz się na lasery, wilcze doły, strażników w krzakach oraz poddanie 14-dniowej kwarantannie w związku z panującą epidemią COVID. Zawiało grozą. Nie ma tutaj 12 ani 15. Tutaj powinniśmy już łączyć się z czerwonym i jechać na jedynkę. Więc ja podejrzewam, że trzeba zjechać tutaj chyba w dół. Mogę zobaczyć? Bo my jechaliśmy tym, jechaliśmy tu. Tam musimy na dół zjechać. Na dół, nie? No właśnie, tak mówiłem. I tu będzie gdzieś wjazd zaraz na czarno. Ostatni przystanek. Wjechaliśmy z czarnej trasy. Mamy ostatnie 2-3 km. Zasięg baterii też jakieś 2-3 km. Wszyscy pełni energii i sił. I zaraz kończymy. Jest to 1 km baterii. A stąd jest kilometr do stacji. No słuchaj, po prostu. Kamil, jedźcie ten. A ja jeszcze... No to jedź, ty jeszcze masz. Później się odbierzemy tam gdzieś po trasie. No to cóż, ostatnia prosta i ciśniemy na bazę. Let's go. A ja, let's go! Dwie baterie miałeś, to masz siłę, dobra. No. Dziękujemy ślicznie jeszcze raz, do zobaczenia. Następnym razem sobie zobacz. A jaką ma baterię, zobacz. Jak? Nie działa. Wzajemnie, dzięki. Kupić tu jeszcze kawę, nie? Okej. No i jak panowie? Zajebiście. Kurwa, trzeba to powtórzyć, co nie? No kurwa. No. Dobra. Gdyby nie jeden odcinek. No, gdyby nie jeden odcinek. Ale już zapowiedziałem. Tak, prowadzenie, ale wiemy, ile bajki teraz ważą. Tak. Ile je można. Są dużo cięższe. To są ciężkie rowery. Bo tamtego by się wzięło na ramy nasze, a te. A te, no, nie weźmiesz. Jednak ważą, faktycznie. Ale zobacz, bajka byśmy wzięli na bagażnik. Zauważyłeś, że tu byś nie spiął? No. Bo jest bateria? No. No tak. By trzeba było inaczej go kogoś wpinać, nie? Dobra, wracamy do domu.